Cześć wszystkim, ja jestem Kador i witam was w kolejnym odcinku z serii trzeciej z Farminga 19. Dzisiaj będę przerabiać kłody na wióry za pomocą po pierwsze o tego tutaj rębaka, po drugie za pomocą o tego tutaj kombajnu zrębowego. I jedna i druga maszyna została wypożyczona, gdyż no jakby je kupować, to one są naprawdę dosyć drogie, więc na potrzeby dzisiejszej akcji tylko i wyłącznie je wypożyczyłem. Najpierw rozłożę rębak, już go w sumie uruchomię, podjadę z przyczepą i zaraz przejdę do pracy. I w sumie to jest chyba mój ulubiony sposób w tej grze na robienie wiór, na przetwarzaniu kłód na wióry. Czyli po pierwsze ten tutaj rębak, po drugie nie umieszczanie, nie że będę umieszczać tam kłody za pomocą, o nie wiem, ładowarki teleskopowej, tylko od razu jak będę kombajnem zrębowym drzewa ścinać, to bezpośrednio będę ciąć te mniejsze kłody i wrzucać do rębaka. To jest, kurczę, najszybszy, najprzyjemniejszy, najfajniejszy według mnie sposób na w tej grze na wióry właśnie drzewne. No bo można się na inne sposoby bawić, czyli że właśnie będziemy ciąć najpierw zetniemy drzewa, potem będziemy je ładowarką teleskopową czy ciągnikiem, z którym ładować do rębaka, albo jeszcze wziąć inny rębak, który ma chwytak i sam sobie potrafi załadować, bo jest jeszcze w sumie jeden fajny rębak stacjonarny, ale on się przydaje bardziej, kiedy wiemy, że w jednym miejscu będziemy sadzić drzewa i cały czas tam te wióry robić. No to jest mój ulubiony sposób. I tutaj ustawię sobie długość cięcia na 1 metr tylko, bo niestety wkurzającą rzeczą w tych rębakach jest to, że one się bardzo łatwo potrafią, że te kłody potrafią się bardzo łatwo tutaj zablokować. No kurde, chwilę, delikatnie jakoś krzywo, gdybym wziął kłodę 2 czy 3 metrową, wystarczyłoby, że jakoś delikatnie krzywo tutaj ona by wylądowała i już by, wiecie, ten taśmociąg nie był w stanie jej wciągnąć. Wkurza mnie to trochę, że to się tak łatwo blokuje, ale cóż poradzić. Jak tylko przyczepa się napełni, to pojadę do tartaku to sprzedać. No akurat na tej mapie tartak jest stosunkowo blisko mojej gospodarki. Nie to co w serii pierwszej. Tam trzeba kawałeczek zapierniczać, ale tu jest dosyć blisko. Okej, i tak to właśnie będzie wyglądać. Mam zamiar wycinać mniej więcej co drugie drzewo, czyli tak samo jak zrobiłem po tamtej stronie, kiedy jakiś czas temu robiłem wycinkę drzew. I tutaj wtedy po prostu kłody szły na sprzedaż, a tutaj raczej zrobię tak samo, czyli co drugie drzewo, część z nich zostawię do dekoracji. I raczej wytnę chyba wszystkie po tej stronie. Jak już robić akcję z wiórami, to po prostu taką na poważnie. No i trochę na tym zarobić, bo jednak wiór trzeba naprawdę sporo zrobić, żeby na tym jakoś sensownie zarobić. Więc to jest moim celem. Ogólnie powiem wam, że dzisiaj chciałbym może tak delikatnie ponarzekać na to leśnictwo w farmingach, a właściwie może wymagałoby powiedzieć na Giant Software, w sensie to, że po dodaniu leśnictwa w farmingu 15 w dalszych częściach trochę tak po macoszemu to było traktowane. W sensie, kurczę, ja myślałem, że tutaj już w 19, tyle lat po dodaniu leśnictwa, jakoś będzie to bardziej rozwinięte, już nawet mówiąc w takich podstawowych kryteriach, jak to, że będzie znacznie więcej maszyn. No bo co oni tu dodali nowego do 19? Ten kombajn zrębowy marki Komatsu, Forwarder, czyli ten pojazd do transportu drzewa, również marki Komatsu. I żeby teraz tutaj się nie pomylić, to dobra, jeszcze ta ciężarówka do transportu, okej. I tak, żeby się zaraz nie pomylić, sprawdzę, ale to chyba wszystko. No jeszcze nie wiem, czy jakaś przyczepa nie została. Nie. No ta jest przyczepa z dodatku Anderson, to nie. Więc kurde, słabo to leśnictwo zostało potraktowane tutaj w 19. W sensie bardzo, no ile zostało dodanych? 3 maszyny tutaj? No plus ta przyczepa z dodatku Anderson do transportu drzewa, no ale też mi coś przyczepa. I tyle. Kurde, jakoś wiecie, no mało. To już to w sumie chyba już do samej 17 było więcej tych maszyn leśniczych dodanych, których tutaj nawet nie ma niektórych, czyli nie wiem, był taki mały rębak. No w sumie on był do dupy ten rębak, ale jednak był.
taki mały remak, nie pamiętam jakie on był marki. Ej, chwilę, ja coś tu, co tu się porobiło? Coś mi ta kłoda przeważyła. Więc ją w ten sposób spróbuję podnieść. No właśnie, więc serio, ja myślałem, że tutaj już w 19 to będzie znacznie więcej tych maszyn do pracy w lesie, bo kurde, jakieś forwardery i tak dalej, no nie kończą się, czy kombajny zrębowe, nie kończą się na marce Ponce i marce Komatsu. Kurde, jest mnóstwo marek. O, John Deere tu są, John Deere ma maszyny do pracy w lesie i tutaj mamy markę John Deere, mimo tego nic nie zostało dodane. Też jest znacznie więcej maszyn, na przykład takiej marki Ponce. Od 15 mamy dokładnie te same. No mówię, trochę po macoszemu to leśnictwo było potraktowane. Od 15 mamy tą samą maszynę do usuwania pni, tą samą maszynę do sadzenia drzewa. No kurde, serio, trochę już po pewnym czasie można zacząć dostrzegać to, że Giant Software serio to leśnictwo tak trochę po macoszemu potraktował. Ktoś powie, no bo to jest gra rolnicza. No ale wiecie, jak było to dodane w 19, to się myślało, że już to będzie taka stała, bo w 15 to była naprawdę bardzo fajna nowość. W sensie były jakieś tam modyfikacje wcześniej na leśnictwa, sam nawet coś tam kiedyś ściągałem, pamiętam sobie, do 13 w sensie, ale w 15 pamiętam, że to leśnictwo to było takie coś fajnego, że chciało się to robić, bo to jednak było coś całkowicie nowego w tej grze. No ale z biegiem lat jakoś tego za bardzo oni tutaj nie zmienili. W sensie nie dodali, nie za bardzo powiększyli park maszyn, o, tak bym powiedział. No plus mogli jeszcze jakieś inne tam rzeczy tu dodać, jak... Ale to w sumie nie tyczy się tylko i wyłącznie leśnictwa, ale innych rzeczy, w sensie jakieś swego rodzaju, tak jak mielibyśmy przetwórstwo w tej grze, a nie ma, w sensie, że nie wiem, mielibyśmy punkt na mapie, gdzie czasami moglibyśmy kupować coś, co... czekajcie, w sumie jakby to miało wyglądać? No dajmy na to, że mamy jakiś budynek, który możemy kupić i w którym możemy wytwarzać mąkę. O! I tę mąkę później sprzedawać. I załóżmy, że byłoby tego typu przetwórstwo w tej grze. Nie ma, kto wie, może w kolejnym farmingu będzie. To żeby coś podobnego było z na przykład leśnictwem. Co mogło być już teraz, że na przykład moglibyśmy jeszcze na deski ciąć jakieś kłody i wtedy jechać je sprzedawać. Wtedy byłyby, nie wiem, droższe czy coś, ale z drugiej strony budynek, no teoretycznie... Krajzega by do tego wystarczyła, ale wiecie, w tej grze pewnie dałoby się to rozwiązać, bo wtedy ktoś powiedzie, kurde, mógłby powiedzieć, kurde, gdyby to było droższe, to tylko by na deski ludzie cięli drzewa. No tak, ale załóżmy, że byłoby to, że trzeba byłoby kupić jakiś budynek, który jest dosyć drogi i który automatycznie tnie te kłody na deski. O, to wtedy dałoby się to jakoś rozwiązać, że ten budynek byłby po prostu dosyć drogi. Ja bym chciał coś takiego. Ale najpierw może niech dodadzą więcej maszyn. I właśnie, chwilę, bo czy tam przyczepa już nie jest pełna? Ja tak tnę. I marnuję być może te kłody, kurde. Nawet nie zauważyłem, kiedy się przyczepa napełniła. Więc mogłem trochę tego zmarnować, się rozgadałem. Ajajaj, dobra, jadę to teraz szybko sprzedać. Gdzie sprzedać? Tutaj, do tartaku, czyli to jest rzut beretem. No, mogłem trochę tych kłód zmarnować, w sensie, jeżeli już jest przyczepa pełna, to sam tamten rębak może w sobie trochę tych wiór pomieścić, on tam jakąś pojemność ma, nie pamiętam jaką, więc może się aż tyle nie zmarnowało. Ej, a nie, dobra, ja tutaj jadę, a te wióry są z tamtej strony, zapomniałem, a przecież już sprzedawałem tutaj wióry, znaczy wióry. Sprasowaną topolę energetyczną, a to się sprzedaje dokładnie w tym samym miejscu. No i zobaczmy, ile ja na tym zarobię. No, wiem, że nie za dużo, ale jednak tutaj wióry to trzeba bardzo mocno pójść w ilość, żeby się to opłacało. No dlatego właśnie mam zamiar wszystkie te drzewa tam wyciąć, w sensie co drugie. Czyli trochę tego będzie. No tu prawie te 10 tysięcy zarobiłem. Czyli kilka takich przyczep i... zarobię tam, no w sumie nie wiem, czekajcie, ile ja do tej pory drzew wyciąłem? 3 drzewa. No to kurde, tych drzew jeszcze będzie 3 razy tyle do wycięcia, więc trochę jednak co nieco się zarobi. Choć wiem, że nie za dużo, okej, ale tak czy inaczej chciałem taką akcję zrobić, bo jeszcze nie było.
tu w serii trzeciej, wycinki drzew, no przerabiania drzew na wióry. Dobra, to ile było w tym rębaku się zaraz zobaczy. Tylko czekajcie, najpierw pojadę ściąć jeszcze jedno drzewo. Nie, co ja gadam, jakie 3 drzewa ściąłem? 4! O cholera, to ja mogłem więcej stracić tego drzewa niż sądziłem. Tego drewna, bo się rozgadałem i nie zauważyłem, że ta przyczepa jest już może pełna. Kurde! Ja nie lubię tego typu akcji. Takiego gapiostwa, niestety. Za gapiostwo się płaci. Ło, znowu mi tu przeważyło. I co jest z tym rębakiem? Ja wiem, że to drzewo jest ciężkie, ale no bez przesady. To jest potężny... co ja gadam, jakim rębakiem? Z tym kombajnem zrębowym. Harwesterem. O, jeszcze inaczej. Dobra, ile mam na tej przyczepie? Muszę sobie przypomnieć, jaką pojemność ma ten rębak. 5000, no. Oto teraz właśnie, czemu ja tego wcześniej nie zrobiłem? Sprawdzę. Ile z jednego drzewa, no w sumie te drzewa są wszystkie takie same, ile z jednego drzewa będzie wiór, bo wtedy zobaczę, ile straciłem. No, odejmując tamte 5000. Okej, okay. No to zobaczmy, ile z... tutaj już wszystko się przemieliło? Prawie, dobra. O kurde, to ja sporo tego straciłem, patrzcie, jak tu jest 20, no powiedzmy 22 tysiące. Czyli jedno drzewo to jakieś takie 17, no wychodzi na to, że to jest jakieś 17 tysięcy. O shit, to ja chyba całe jedno drzewo straciłem. Może jeszcze część trochę drugiego. Kurde, ale się zagapiłem, masakra. No, się rozgadałem, narzekając i sam w ten sposób popełniając błąd. Kurczę, no zapominam, że ta przyczepa to nie jest aż tak gigantyczna jak ta, którą mam w serii pierwszej. No cóż, no trudno, straciłem trochę tego, ale to nie jest, wiecie, te drzewa nie są ze złota, więc nie jest tak, że jakiś majątek straciłem. Ale jednak, no, przyznaję, zagapiłem się. Jak ten fotel tu się kurde miota. Góra, dół. Jakby jakaś balanga tu w środku była. Ogólnie co do moich planów tutaj dalszych w serii trzeciej, no to powiem wam, że chyba szybciej niż pierwotnie planowałem będę chciał rozpocząć hodowlę jakiegoś kolejnego... jakichś kolejnych zwierząt i prawdopodobnie padnie na owce. Jakoś tak, myślałem, że trochę dłużej poczekam jeszcze z hodowlą tych owiec, ale no cóż, chyba jednak zrobię to szybciej niż pierwotnie planowałem. Dobra, tutaj już jest prawie pełne. No to tak, straciłem całe jedno drzewo i jeszcze trochę jednego przez gapiostwo. Dobra, już nie będę tego wspominać, tylko ja po prostu nie lubię marnotrawstwa i tutaj to właśnie zrobiłem. No właśnie, owce. Będę chciał kupić owce. Raczej, czyli świnie zostawię w sumie na sam koniec. Bo upatrzyłem sobie trochę lokację, bo wcześniej nie wiedziałem, czy ja będę chciał poświęcić część pola numer 12, żeby to postawić, czy kupię jakieś inne pole mniejsze. Aczkolwiek... To czekajcie, może zjadę na chwilę tu. Ja nie wiem, jakim cudem ja nie zauważyłem, że jest tutaj naprawdę całkiem spory kawałek terenu. Obok pola właśnie, na końcu pola numer 6. O tu, zobaczcie, jaki to jest kurde duży teren.
Nie wiem, czemu ja wcześniej nie wziąłem tego pod uwagę, żeby właśnie w tym miejscu postawić sobie zagrodę dla owiec, w przyszłości dla świń. Tu nawet jeszcze taka wiata wejdzie na maszyny. Kurde, ja tak nie wiem, czemu ja wcześniej o tym miejscu w ogóle nie pomyślałem. A były plany na poświęcenie tamtego pola numer 12, na kupienie jakiegoś innego, mniejszego pola, na którym by się to postawiło, te owce i te świnie, w przyszłości. A taki teren miałem tutaj duży i nawet o nim nie pomyślałem, więc... Teraz już raczej tylko i wyłącznie taką opcję biorę pod uwagę. Bo będzie to najkorzystniejsze. Ale to wiecie, te owce to nie mówię, że już w następnym odcinku, to się jeszcze zobaczy. Tylko tak po prostu, no wiedzcie, że niedługo będę chciał je sobie zakupić. I proszę bardzo, kolejne ponad 9000 euro zarobione. Jeszcze jest jedna taka przyczepa cała, będzie może dwie, może trzy. Zależy ile tam tych drzew jeszcze jest, bo w sumie nawet nie policzyłem. No więc poza odcinkiem jeszcze może trochę właśnie tych drzew zetnę. W sensie każde co drugie. Bo już, mimo iż jeszcze sporo tych drzew tutaj, jak widzicie, mam, zarówno z tamtej strony, jak i z tej tu, sporo ich zostanie, ale je po prostu już zostawię tak dla dekoracji, jakoś, kurczę, fajnie to wygląda tutaj, bo tak to dosyć pusty ten teren cały tutaj był, a jak są te drzewa posadzone, to jakoś zawsze tak fajnie to wszystko tu wygląda, więc niech te drzewa zostaną. Tam mi do wycięcia zostało jeszcze chyba 4, czy coś takiego, no. Ale to już ogarnę poza odcinkiem, tak więc jeżeli wam się ten materiał podobał, to oczywiście dajcie łapkę w górę, ja już się z wami żegnam, cześć!